Lidl apeluje do wszystkich klientów o zwrot jednego z produktów z powrotem do sklepu. Sieć sklepów postanowiła wycofać go ze sprzedaży. Okazało się, że zawiera toksyczne związki i poważnie zagraża zdrowiu. Lidl poważnie zaniepokoił swoich klientów. Okazuje się, że tysiące osób kupiły herbatę, która zagraża zdrowiu. Jest tania, smaczna i bardzo popularna. Sprawdź, czy masz ją w domu i zwróć do sklepu. Lidl wycofuje jedną z najpopularniejszych herbat. Pod żadnym pozorem nie wolno jej pić. Główny inspektorat sanitarny opublikował komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży jednej z popularniejszych lidlowskich herbat. Chodzi dokładnie o produkt firmy Lord Nelson, której herbaty smakowe uchodzą za jedne z lepszych dostępnych w dyskontach. Jeśli mamy w swojej szafce taki produkt o smaku rumianku z karmelem, lepiej zwróćmy go do sklepu. Jedna z partii produktu herbatka ziołowa rumianek o smaku karmelowym 28G była zanieczyszczona alkaloidami pirolizydynowymi, szkodliwymi toksynami. Są niebezpieczne zarówno dla osób cieszących się dobrym zdrowiem oraz dla kobiet w ciąży. Jeśli toksyny przenikną przez łożysko lub pępowinę, mogą wywołać poważne choroby u płodu, NP. Wzrost żył wątrobowych. Alkaloidy powodują także szybsze powstawanie komórek nowotworowych, brak apetytu, utratę masy ciała, nadwrażliwość na światło, biegunkę czy marskość wątroby. Herbatę można zwrócić do sklepu nawet bez rachunku. Wycofaniu podlega partia herbaty oznaczona numerem L6716/3/312, której podana trwałość minimalna to listopad 2020. Wiadomo, że produkt z toksycznymi związkami mógł zostać nabyty przez klientów robiących zakupy w województwach wielkopolskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Herbaty nie uświadczymy już na półkach. Każdy ze sklepów sieci zastosował się do decyzji Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzisiaj grzeje, 1. Wielki smutek, fani programu Katarzyny Dowbor musieli ocierać łzy. Scenę na cmentarzu ścinały z nóg 2. Syn Olgi Kalickiej trafił do szpitala. Ma wirusa, aktorka przerwała urlop. Przedstawiciele sklepu Lidl apelują do klientów, którzy w ostatnim czasie zaopatrzyli się w ten produkt, aby sprawdzili, jaki numer partii widnieje na opakowaniu. Herbatę można zwrócić w dowolnym Lidlu, nie potrzeba mieć do tego rachunku. Pieniądze zostaną natychmiast zwrócone. Fotografia GIS. Najlepsze newsy dnia. Źródło: ABC Zdrowie. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.